Piotra serwiesz. Stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i
wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. I uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszcza aż do śmierci. Oraz że Cię nie opuszcza aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Ja Anna. Ja Anna. Biorę Ciebie, Karolu, za męża. Ciebie, i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdzieli. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pobłogosław Boże te obrączki, które poświęcamy w Twoim imieniu. Spraw, aby ci, którzy będą je nosić, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączkę. Anno. Anno. Przyjmij tę obrączkę. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Śliczni Państwo młodzież zebrali związek małżeński. Yeah.